To był gatunek, który moje pokolenie ukształtował. My nie słuchaliśmy tak bardzo punk rocka, jak koledzy i koleżanki 3-4 lata starsi od nas. Mm-hmm. My słuchaliśmy hip-hopu, wychowaliśmy się na warszawskim hip-hopie, Molesta, Evenement, mm-hmm. TD, Warszawski Deszcz. To były moje lata. Odkrywaliśmy razem z tymi zespołami, co można w ogóle zrobić ze słowem. Oczywiście też, niech się to tylko może nie przyzna, ale każdy słuchał Leroya, więc... Przełknąłeś Leroya. Nie, no wiesz, no Scyzoryk, więc też wszystkich tych rzeczy, wszystkie, które się wtedy pojawiły w Polsce, po prostu ja znam od deski do deski, ale mm-hmm. hip-hop amerykański, ja nawet nie wiedziałem, że nie można wymawiać słowa na N. Mm-hmm. Mówiłem je, odmieniłem przez wszystkie przypadki, dopiero jak koledzy ze Stanów przyjechali, jak usłyszeli, co ja mówię do nich, to powiedzieli, nie mówi się takich rzeczy. No.